kiedy zauważasz, że już utworzył się ranny, to jest ten moment, gdy zbliżasz się do obozu i niedźwiedź stoi dosłownie kilkanaście metrów i patrzy się na ciebie. Wy też w tym momencie odwracacie się i też zauważacie, najpierw podążając za wzrokiem z laty, że niedźwiedź, wiecie, jest taki napięty. Powoli się cofam. Aha! No dobrze. Włócznia. To więc nie cofam się, tylko napinam łuk. Oto przeciwnik dla mnie! Ruszam do ataku. Świetnie. Ruszasz do ataku. Myślę, że ta walka jest nierówna. Wyrzuć broń. Tak, rozbierz. Czyli to robisz enter the fray ruch. Dokładnie. Kiedy wchodzisz do walki, ustalmy rangę przeciwnika. Myślę, że on jest... to był taki ruch, że konsekwentny. Myślę, że on jest troublesome. Nie przesadzajmy ten niedźwiedź. Dobra. Zaznacz walkę z niedźwiedziem jako kolejne tam rzeczy tykali się takimi z tymi postępami. To też zaznaczę. O rany. Czy ja mogę... Nie ma jakichś kart specjalnych? Karta niedźwiedzia, który ma tam mniejszą ilość ram, coś takiego? Nie ma takich bojów? Nie, jest po prostu troublesome. Już ja zaraz zobaczę, bo to nagle. Opis niedźwiedzia. No dobrze. Wróćmy może na... Czy w trakcie walki mogę... W sumie ta karta mi trochę mówi, że mogę. Niedźwiedź. Więc zakładam, że mogę zrobić Secure and Advantage. Czekajcie, zastanawiam się, czy nie ma jakichś... Było to coś na kształt specyficznych statystyk NPC-ów, znaczy wrogów, co było fajne. Koniec podręcznika. Statystyka niedźwiedzi? Daj, jest, wiedziałem, że w takim stylu musi niedźwiedź. Ale nie, to już bądźmy teraz, to jego rang wcale nie jest tak. Jego rang jest formidable, moi drodzy. No. One progress per harm, a inflicts three harm. Grajmy by the book. To jest mały niedźwiedź. To jest duży niedźwiedź. Nie, no właśnie. Stary niedźwiedź. To znaczy, ale on jest, nie śpi mocno. Tak, ale on jest groźniejszy, bo jest... Taki. Czyli zmienić mu go przepędzić. Nie, zagrajmy by the book, w sensie tak. Testujemy system, zobaczymy, jak twórcy gry uważają, że niebezpieczny jest niedźwiedź. Wydaje mi się. Dawno temu słuchałem jednej sesji Iron Sword na YouTubie i tam dwóch graczy prawie zginęło od walki z dzikiem. Wydaje mi się wciąż, że troszeczkę w takim razie w tym kontekście dziwne jest, że gigant ma status niebezpieczny, ale... Nie. Nic nie powiedziałam. Okej. Animal za moment. To jest chyba quest na. A quest na niego, no w sumie. Sam gigant jest. Tak, tak, to jest sam quest, tak, to jest sam quest na niego. O, panie. Okej. Okay. Więc ty robisz ruch wejście do walki. Tak. I teraz w zależności od tego, co robisz, czy hardo maszerujesz na wroga, wtedy masz plus hard, czy próbujesz przesunąć się na pozycję hardo, czyli plus hard, czy coś. Dobrze. Rzucam na plus hard, tak? Plus hard, tak. Dobrze. Czy ja coś... Nie. Okej. Dwa plus dwa. To chyba jest miss. Czyli dwójka przeciwko piątce i siódemce. Ale dwójka, ale po dodaniu, nie, bo dwójka ma plus dwa, czyli czwórka. Ja tak. Cytuję kości też dla wygody słuchaczy i mojej. Znaję się, bo mogę to jakoś zapamiętować? Nie, nie mogę. Tyle. Czyli tak. Czemu nie możesz? Combat begins in your advantage. Disadvantage. Pay the price. Your foe has initiative. No, czyli to jest... Albo to jest porażka. Więc myślę, że ty wybiegasz na tą... Wybiegasz przed... Na tą poradę. I wiesz, to jest tak, że dopiero poprawiasz miecz. Ty walczysz z tarczą? Walczysz z tarczą, nie? Tak. Szykujesz tarczę i jakby... Nigdy nie walczyłeś z niedźwiedziem. I wydawało ci się, że niedźwiedzie są powolne. Że masz czas, że możesz, wiesz, rozprostrać kości i krzyknąć. On jakby w dwóch susach znalazł się przy tobie i ciężka łapa niedźwiedzia ląduje na twojej tarczy. Myślę, że to jest bardziej w tym momencie minus jeden spirit, dlatego że ty jesteś jakby, wiesz, wybił cię z tego twojego entuzjazmu bojowego i nie spodziewałeś się takiego tempa. Dobra. I masz, jakby nie masz inicjatywy, czyli twoje ruchy na razie muszą być takie clash albo wszystkie te inne takie face danger i tak dalej. I wiesz, i on próbuje, i on tą łapą próbuje cię, wiesz, osłania się tą tarczą, próbuje cię trącać, znaleźć
znaleźć jakiś sposób, żeby się do ciebie dorwać. Co wy robicie? Też musicie zrobić Enter the Fray, jeśli chcecie wejść do walki. Ja bym chciała zrobić coś innego. Ja też chcę wejść do walki. Tylko nie wiem, nie jestem 100% pewna, czy mogę to zrobić, kiedy jest mimo wszystko walka. Bo mam mój combat talent, łucznik. Mhm. A nawet łuczniczkę. Więc kiedy używam łuku, to mogę podczas akcji Secure and Advantage celować i wtedy mam jakieś bonusy. Najpierw musisz wejść do walki, nie? Tak. A, czyli a potem mogę możesz tego ruchu użyć w Secure and Advantage, jak najbardziej można robić. Właśnie walce, tego to tam na dole macie, jest Other Moves to Make in Combat i tam są jeszcze na dole tej... Rzeczywiście jest. No dobrze. No to wchodzę do walki. Tak myślę, że z niedźwiedziem... Ojej, no dobrze. Mamy szansę go pokonać, tak się wydaje. Jak mamy wszyscy, które mamy broń, która jest, prawda, lethal, śmiertelna. Tak, tak. Więc mamy, zadajemy dwa harmy, dwie rany, czyli postęp razy jeden, bo to jest formidable foe. Czyli zadajemy dwa postępy na ranę. Gdybyśmy trafili trzy ciosy, mamy sześć postępów, możemy go wtedy chcieć wykończyć. To tak wszystko brzmi sensownie i on ciosem nam zadaje trzy rany, czyli to obniża nasze zdrowie o trzy, tak? Mhm. Sporo. Więc tak dwa ciosy nas zabijają od tego niedźwiedzia. Mhm. Super. Więc pi razy drzwi... Ale gigant nie będzie słabszy. Ale to pytanie, czy na tym etapie od tego niedźwiedzia jednak uciec i, no, i łowić ryby gdzie indziej, czy... Ja się nie poddaję. Okej, tylko tak upewniam się, że nie powtórzymy... Być może zginiemy. Czyli wchodzisz do walki, tak? Tak. No to rzucaj na wejście do walki. A wchodzisz... Sercem. Wchodzisz sercem, czyli też na pełnej. Jak można być królem, jeśli nie pokonać niedźwiedzia na gołe ręce? Przydam włócznią. Trójka przeciwko trójce i dziesiątce. Na kości, czyli plus serce 3, to jest jeden sukces. Słabe trafienie. Słabe trafienie. Czyli wybierasz jedno. Albo bierzesz dwa momentum, ale nie masz inicjatywy, albo przejmujesz inicjatywę. Przejmuję inicjatywę, chyba że momentum pozwala mi co? Wyzerować kość w tym momencie. Albo nawet dwie kości, jeżeli obydwie są niższe niż momentum. Mhm. Więc im wyższe, tym... Czy mogę do sześciu podbić teoretycznie? Wezmę momentum. Mamy czyli jak to będzie teraz działało? Jeśli bierzesz momentum... Jeśli obie kości, czy mogę spalić momentum na kościach, żeby wszystkie kości niższe niż momentum, czy równe i niższe? Niższe. Niższe. Żeby je wszystkie usunąć. Czyli mają zero, czyli robią zawsze strong hit, w sensie, albo dwie, albo... Czyli zawsze robią hity to na kostkę. A nie jest tak po tym, że momentum, nie jest tak, że momentum coś... Ono, już masz 6 momentum. Ono pasywnie coś robi, nie? Nic. Powiedz mi co, jak wygląda twoje wejście do walki, jak to wygląda? Nie masz inicjatywy, masz momentum, co robisz? Więc chwytam za włócznię, która gdzieś ta stała pod o skałę oparta, chwytając oburącz i podczas kiedy Radomir, nie? Radomir. Podczas gdy Radomir staje przy koniec niedźwiedzia i się mierzą wzrokiem i klatami, to obchodzę spokojnie, znaczy spokojnie, ale odważnie niedźwiedzia z drugiej strony, po prostu żeby go oflankować gotów do ataku, ale i na śmierć. Co robisz? Wchodzę do walki. Rzucaj. Przy czym mam też pytanie, bo... Jak wchodzisz? Sercem, rozumem czy cieniem? Cieniem na nie, pewno nie. Rozumem się wchodzi tylko jeśli jest się ambush, zaskoczonym. Na to czy ten... Czyli cieniem to jest po prostu próba znalezienia jakiejś pozycji, z której bezpiecznej, z której będziesz mogła robić różne rzeczy. To znaczy... Cieniem mogę to też robić, kiedy wróg jest... A nie, nieświadomy ciebie. Tak. Ale lub uderzając bez ostrzegania. Myślę, że robię to sercem. Serce. I to 7. Razem z moim sercem. 5 przeciwko, mam ci 3. Dokładnie, więc czyli mamy hald. Strong hit. Dwa momentum i masz inicjatywę. Nie. Okay, czyli skoro masz inicjatywę, to co robisz od razu? Co jak wyglądało twoje wejście i co robisz płynnie po nim? Ojej.
No właśnie. Myślę, że... Wskakuję. Celuj. Co? Ale będę celować, natomiast jak wchodzę do walki, kiedy orientuję się, że jestem niedźwiedź, wskakuję na zwalony pień, żeby mieć lepszy... Żeby być tak... Widzieć go z góry, żeby go troszeczkę tak jeszcze zastraszyć, że jestem wyżej od niego, wyższa jestem. Mhm. Dokładnie, to robię. Natomiast poza tym chciałabym przycelować, żeby może przygotować sobie tego przeciwnika. Czyli zrobić secure advantage. Przygotować duchu, tak? Go moim... Żeby na przykład trafić mu tam część, na przykład w oko lub nos. I chciałabym w takim razie przycelować. Daję sobie chwilę, żeby przycelować. Właśnie wskakując na ten pieniek, wyskakuję z zasięgu jego łap, żeby móc spokojnie wycelować w niego. Czyli co, secure and advantage? Tak. I edge pewnie. Nie. Tak. Zdecydowanie tak, ponieważ wydaje mi 3. Więc uważnie celuję. To jest 6 plus mój edge to 9. Przeciwko to 10. Tak. Co daje? Co daje niestety weak hit. Jeden adventure jest short leave, bierzesz, masz jedno momentum. Tak, o fajnie. To jest tak, że ty celujesz, tak. Ale niedźwiedź nie zamierza czekać. On pewnie nie jest obok ciebie, ale zaczyna napierać z całej siły. Tak, ale w sumie, bo na karcie mam, że take plus one momentum on a hit, a to był po prostu... To był weak hit, ale wciąż hit. A hit, tak. Więc jeszcze jeden momentum. Fajnie. Więc, Więc ty jesteś na tej kładzie, manewrujesz, próbujesz ustalić cel, natomiast niedźwiedź w tym momencie po tych dwóch próbach uderzenia łapą w tarczę Radomira, który dość dobrze się zasłania, zmienił sposób działania, bierze krótki rozpęd i próbuje na Radomira szturmować. Co robisz? Tak. Radomirze. Ja. Nie masz inicjatywy, więc... Tak. Niedźwiedź, widzisz, że niedźwiedź się lekko cofnął. Przez moment, wiesz, wygląda jest za tarczy, co się dzieje, ale to nie jest... nie odpuszcza, tylko zamierza na ciebie zaszarżować. Się zastanawiam, czy chcę go uderzyć. Czy może turn the tide? Czy może... Czy to był weak hit, czy ja tylko... Jaką mam szansę? To nie był atak. To się nazywa hit, ale to jest po prostu... Właśnie to jest... Troszkę jednak nie zrozumiałam tego. Słaby sukces. Tak. A to w walce to jest pewien. To jest spoko zarzut do designu języka gry. Tak, bo jest combat talent. To powinno się nazywać sukces, żeby nie mylił się z hitem, który jest hitem w walce też. Czy już piszemy do pana show na tą kina? Czekajcie, jaką mam szansę? 4 plus. Panie, to ci Polacy zaraz powiedzą, że źle angielskiego używasz. No, sporo szans, żeby. Ja walczę z nim. Jestem ciekawy, co się stanie. Uderzę go swoją tarczą i w ogóle staram się pokonać tego wielkiego niedźwiedzia. Czyli robisz clash. Clash. 3 przeciwko 5 i 8. No i niezbyt dobrze. Słabe trafienie? Tak, słabe trafienie. Bo mam... 3 plus 4 to jest 7. Prawie. Czyli to jest inflict your harm, but then pay the price i dalej ma inicjatywę. A myślę, że tu nie ma co dumać. To jest tak, że niedźwiedź szarżuje. Tak. Ty się ustawiłeś tak, żeby zadać mu cios mieczem. Ale. Chciałbym jeszcze użyć mojego magicznego ostrza, żeby to było, żeby wbić mu. I dostaję 2 stresu. Ale. Dwa stresu czy jakiś test? Dwa stresu i dostaje dodatkowe 2 harmy. Czyli on dostaje łącznie 4 progresu, tak? Tak. Bo za 4 broń śmiertelna 2. Tak? Nie, on dostaje tak, ale on dostaje formidable, to dostaje za jednego harma, dostaje to znaczy się mu jedną kratkę, tak? Dlatego 4 progresu, tak. Już wzięte pod uwagę. Gdyby był troublesome, to by dostał... To już byłby prawie martwy. Dostałby razy 3, 12, już byłby poza skalą. Więc to jest tak, że wiesz,
Widzimy scenę, jak ty wiesz, wychylasz się za tej tarczy, wiesz, jak on szturmuje i to jest tak, że wiesz, że najrozsądniej byłoby odskoczyć i dałbyś radę. Ale słyszysz to, co zawsze czujesz, gdy walczysz przy pomocy Moreda. Słyszysz głos, który mówi: teraz! Teraz! I kiedy on szarżuje, wbijasz mu miecz w bok. Czujesz, że przez chwilę ostrze ślizga się po futrze, ale w końcu wbija się, przechodzi przez tłuszcz, ale dokładnie ułamek sekundy później cielsko niedźwiedzia uderza w ciebie, wyrzuca cię do góry, także wylatujesz, czujesz, szybko uderzasz plecami o gałąź, która była, wyżej, a potem spadasz na ziemię, no i dostajesz 3 harma, które on daje z defaultu po prostu, bo to jest najlogiczniejsze pay the price. Niedźwiedź zakręca się w miejscu, obraca się, szuka przeciwnika. I rusza na ciebie. Nie masz inicjatywy, więc to też było jakby... Miałeś pozycję, miałeś ją przemyślaną, ale teraz znowu musisz szukać nowej, bo nie spodziewałeś się tego jego szturmu. Czy nie wykonujesz ruchu Endur? Wykonujesz, oczywiście, bardzo dobry. Wykonujesz ruch Endur Calm. Tak. Rzucasz za zdrowie lub iron, to co masz wyższe w danym momencie. Stracą iron. Do wycierpienia. To jest, suffermos. Co tam masz? Cierpienie. Mam. Wrzuciłem 5 przeciwko 8 i 8. 8, ale czekajcie. Face danger. Wrzuciłem 8. Wrzuciłem 8. Wrzuciłeś 8? Tylko 8. Przeciwko 8, czyli jest miss. Aha, czyli że musi być więcej? Musi niżej. Musi być niżej. Na pewno? Tak, na pewno. Czyli tak. Nie mam żadnego plus 1. Shieldbearer, when you face danger, nie. Może momentum. Nie mam, jeszcze za dużo. Tak, tracisz jeden, trzy, to jest tak, to jest on mysł. Jakby tak czy siak ten ruch i tak dostałeś te rany, które dostałeś. On służy jakby ogarnięciu się, czyli dostajesz minus 1 momentum i gdybyś miał 0 zdrowia w tym momencie, to musiałbyś dostać kategorię ranny. Ale nie masz 0 w tym momencie, więc jej nie dostajesz. Po prostu dostajesz minus 1 momentum i tyle. I nie masz inicjatywy dalej, w sensie wiesz, spadasz na plecy, gdzieś miecz upada, tarcza upada obok ciebie. Tarcza miałeś przywiązaną do ręki, więc trzymać się, ale miecz odleciał gdzieś trochę na bok. No i teraz niedźwiedź rusza na ciebie. Co robisz? Klosz. Rzucaj. Zmierzymy się z niedźwiedziem. Jest wściekły, bo jest ranny, widzisz, że Radomir... Nie masz inicjatywy, tak? Bił mu miecz, nie ma. Niech się dzieje, wola nieba. 5 przeciwko 4 i 6 z Ironem na 2, to daje 7, to jest strong hit. Co oznacza, że poza tym, że zadajesz harm, masz inicjatywę i możesz wybrać jedną rzecz. Albo zadać dodatkowy harm, albo wziąć jeden momentum. Nie opisz co robisz. Chwila, do namysłu. Najpierw strategicznie mam momentum na 6. Więc to jest trochę kuszące, żeby go nagrabić i móc go wykończyć. Dobra. Okej, księgowość jednak, bo tak, on jest na 5. Na ilu waszym zdaniem będziemy chcieli go wykańczać? Bo chcemy zrobić co? End the fight? Tak. Tylko, że end the fight jest ruchem, którego stawka jest najwyższa, w sensie przegrywasz walkę. Tak, więc chcemy zrobić end the fight docelowo. Ja mogę jeszcze w niego celować. Bo tak, na strąg jest po prostu pokonany. Na słabym trafieniu jest co? Możemy dostać ranę, możemy dostać stres. Może przyjść tu gnieźdź. Tak. Coś może się zniszczyć, zapłacić. Okej, okay. A to nie jest tragedia, czy nie jest to korzystne, ale każda tura z niedźwiedziem ryzykuje, że on nam walnie takie rany, więc łyknąć jedną na koniec to nie jest wielki problem. Więc. Pytanie, więc to nas nawet zadowala, by byli z niedźwiedziem. Mamy na plus 5 i to jest rzut tylko na plus 5, tak? Mhm. Czy to jest przynajmniej 6 na kości, czyli 50% na 50% na każdej, czyli mamy 75% szansy na to, że uda nam się 25%, że zginiemy, więc chyba jeszcze za mało, spróbujemy go zranić. Trzeba to mieć 5. Co? Trzeba to mieć 5. 4 za twój atak łącznie i ja go teraz trafiłem 1. Czemu za 1? Słusznie, przecież mam broń. Mam broń, tak, mam włócznie. 6 razem 7 na kościach, czyli będzie 8% i 60 z pozostałości. Jakbyśmy rzucali kością, to przynajmniej 1 na kości będzie. Minimalnie. Do end the fight trzeba mieć inicjatywę. Tak, więc jest przynajmniej
A, my nie mamy teraz inicjatywy? W sensie, no, czy ja tak. inicjatywę straciłam wtedy? Ty... Ale ja to miałeś, ty miałeś Secret Adventure, czy ty miałeś mocny hit, czy słaby hit? Słaby hit miałeś chyba. To nie miałeś. Ale ja zyskałem inicjatywę teraz. Tak, teraz zyskałem inicjatywę. Tak. Więc ja rozważam. To nie, to spróbuj tak, ja wezmę jeszcze jedną ranę i niech ktoś go wykończy. Zamiast łykać momentum i ten. Będzie na plus 7. Ale wiesz co? Weak hit jest też słaby. Nie, no ale chodzi o to, że wiesz, możemy wziąć wtedy suffer harm jako konsekwencję. No ja nie mogę. Okej, okay, ale jeśli będziemy walczyć za długo z niedźwiedziem i on nas zaatakuje, to i tak dostaniemy suffer harm. Okej. Okay. Więc to chodzi o to, że wiem, że to nie jest fajne, ale nasz koszt inny też nie jest fajny. Więc mimo wszystko bym chyba szedł... I ty wyrzuciłeś dublet i to był miss. Długo myślałem, co się stało. Myślę, że stała się najbardziej oczywista rzecz w tym upadku. Spadłeś jakby... Tarcza spadła o kamień i pękła. W sensie nie jest do wyrzucenia, ale jest nie do używania, dopóki ktoś jej nie naprawi. Okej, okay, fair. Więc jest na 7 ranach. Mi się wydaje, że szansa na jego stres prawdopodobieństwo nie. No, będzie przynajmniej 8... Będzie przynajmniej 8 przeciwko kościom wyzwania, więc szansa na sukces brzmi, na przynajmniej słabego hita brzmi mocno. Więc ja bym już rozważał, haj, to jest moja inicjatywa. Masz inicjatywę, możesz to zrobić teraz. To tak zrobię. Najpierw opisz, jak wygląda ten klasz. Nam fikcyjnie podpowie, w jakiej jesteś sytuacji z niedźwiedziem. Niedźwiedź przed chwilą roztrzaskał tarczy, tak? Tak, i ruszył na ciebie szarżując. Mhm. To szybko podrzucam włócznie jedną ręką łapiąc ją w powietrzu w ten sposób i biorąc zamach rzucam prosto w biegnącego niedźwiedzia. Włócznia chybia jego głowę, ale wbija się w jego ciało gdzieś za łopatką. Tak. Niedźwiedź biegnie na mnie, ale już czy gdzieś traci równowagę. Tak. I chwieje się, i to jest ten moment, kiedy ja wyciągam siekierę i próbuję go wykończyć. I robisz end the fight move. Zrobimy end the fight. Poziom trudności to jest 6, rzucasz tylko dziesiątkami teraz. To jest progress move, czyli nie można... Pamiętaj, nie możesz momentu. To jest plus 6, czy jeszcze mam kość do tego? Nie, to jest tak, że 6 to jest... Aha, tylko. 7 to jest twój poziom trudności. Nie ma żadnej, nie ma już szóstki w ogóle. Nie ma szóstki. Tak, musisz rzucić mniej niż 7 na... Przynajmniej jednej. Na przynajmniej jednej, żeby był weak hit, tak. I nie masz momentu. Nie możesz użyć momentu. Więcej ryzyka niż myślałem, ale już chyba pójdziemy za tym. Myślałem, że jako szóstka będzie jeszcze. Raz się żyje. Mój brat w razie czekał. Uprzejmie, władzę. To jest 10 i 9. End the fight. To jest... You have lost this fight. Myślisz, że czas uciekać. Tak. Jak to się dzieje? Pay the price jeszcze jest. No właśnie, pay the price. Tylko to jest no, make the most obvious negative outcome happen. Że wbijam tą siekierę w niego, ale okazuje się, że wbijam, ale niedźwiedź nie jest powstrzymany wyraźnie, jakoś tak. nie złym to nie wrażenia. Ja myślę, że tak jak z Aragornem, że niedźwiedź razem z nim spadli. Nie, bo to nie jest tak, że giniesz, to jest tak, że przegrywasz walkę, w sensie nie uczestniczysz już w tej walce. Ja myślę, że zrobimy to normalnie, w sensie, że dostajesz, to jest tak, robisz zamach tym toporem a niedźwiedź, wiesz, zbiera się po tym ciosie włócznią i podszedłeś za blisko, żeby mieć lepszy cios i żeby trafić, chciałeś go zdać od tyłu i uderzyć go w kręgosłup. Podszedłeś za blisko i on wtedy zarzucił swoim cielskiem, swoją tylną częścią ciała, uderzył cię nogą i przycisnął cię z całej siły do drzewa. Dostajesz 3 harma, robisz endure stress i po prostu jakby jesteś już wyłączony z tej walki fabularnie. Robię i to, w sensie endure harm i stress. Przepraszam, stress źle użyłem. Nie, dostajesz po prostu harma tyle, ile powinieneś dostać. Nie dostajesz stresu, robisz ruch Endure Harm, bo on go się zawsze robi w takiej sytuacji. Tak. Na szczęście jestem lightly armored, co daje mi plus 1 do rzutu na Endure Harm. Więc... I to jest na co? Na Iron? Aha, zdrowie albo Iron. I Health, i on jest...
To jest health przed obniżeniem za ranę, czy przed? Nie, bo to jest when you physical suffer minus health equal to your foe's rank i dopiero potem jest rzut. Okej. Okay. Czyli jakby to już jest po tym. Czyli równo, tym. Plus 2 mhm. Iron i health, więc na plus 2. To jest 1 przeciwko 8 i 2. Znowu jedynka? To jest weak hit. Plus, czy z 3 z tej kości, tak. 4, bo jestem lightning armored. Dostaję, aha, one hit, ale to jest weak hit, także mam słabe trafienie. Dostaję jeden momentum za asset ironclad. Aha, okej, okay. Bo normalnie po prostu one weak hit, nic się nie dzieje, w sensie po prostu you press on. Ale asset mi tak. To daje i poza tym, aha, you press on. Dalej napierasz. Znaczy nie, z tej walki jest, dla ciebie ta walka się kończy, po prostu z takimi konsekwencjami, nie uczestniczysz w niej już dalej. Myślę, że dlatego, że to płci, no bo jakby, nie wiem czy dokładnie tak powinno być, ale skoro jakby... konsekwencją ruchu jest you lost this fight, to you lost this fight oznacza, że you lost this fight. Jeśli wchodziliśmy do walki oddzielnie, to faktycznie tak. Wychodzimy oddzielnie, to ma sens. Czyli myślę, że po prostu wiesz, myślę, że twój topór ci wyleciał z rąk, kiedy próbowałeś zrobić ten, poleciał gdzieś w drugą stronę. Nie masz włóczni, nie masz topora, nie masz broni. I co? A niedźwiedź, że po prostu, niedźwiedź szaleje. Może po prostu nieprzytomne od uderzenia od drzewa. No myślę, że tak. Myślę, że nieprzytomne. Za jakby taki przy, nawet nie kompletnie ojej. Przytomny, ale taki zupełnie przy... Tak, tak że znaczy odzyskam przytomność zaraz po... Znaczy strzelasz do niego, ale to jest clash, bo nie masz inicjatywy, tak. Więc on teraz, on w ogóle cały czas, tutaj widzisz teraz po tym, on się teraz, wiesz, wściekły rano i... On tu przyszedł za tobą, to ty weszłaś na jego teren i to jest ten moment, w którym on rozprawi się z tobą. I z rykiem, wchodząc, nastając na tylnik, łapach rusza na ciebie, lubię cię zrzucić z tej kłody, a ty strzelasz. Wystawiłem ja ci go, 7 harma. Bo już skończyć walkę, to czasem działa, ale... Ale nie mam... Nie masz inicjatywy. A tu jest napisane, że trzy nie, ale jest turn the tide, więc możesz odzyskać inicjatywę, coś zrobić, okay. Ale nie może to być, nie możesz zakończyć walki turn the tide, czyli możesz odzyskać inicjatywę, coś zrobić, aktywniejszego i potem spływać skończyć albo walkę. Albo clash, tak albo clash i liczyć na dobre uderzenie. Tak, trzeba odzyskać inicjatywę. Tak. No. Zastanawiam się. Że, jak nie, to ja to zrobię. Okej, okay, to po prostu strzelam. Nie, ty też... Ja co? Zrobię. Przez ten, czyli też bym zrobił turn the tide i no strzelam w niego strajkiem. Odwracam falę. Nie wiem, czy tak to możemy przetłumaczyć na polski. Losy wojny, walki. Losy wojny, dokładnie. Zwrot akcji. Więc... O, dane. Czy masz plus jeden dzięki temu, że to robisz? Jeśli trafisz, dostajesz plus jeden model, masz plus jeden do tego rzutu. Przychylasz szalę. A, bo to można zrobić raz na walkę tylko. A, i tu nie dodaję żadnego ze swoich... Ze swoich nie, dodajesz, bo to jest... Bo decydujesz na przykład, że to jest strike. To jest ruch, który zawiera w sobie ruch. A, strzelasz. Dobrze. Tak. Okej. Okay. No dobrze. Tylko jest gorszy, dodaję... większy ból, jeśli się nie uda. Tak. Tak, bo tu chodzi o to, że konsekwencje porażki mają tu być bardziej dotkliwe. Będziesz miał wtedy po prostu dwa razy pay the price, tak? Za czyli porażkę robimy, z ruchu. Czyli robimy tak naprawdę dwa ruchy w jednym. Wow. Czyli trochę tight, jest... żeby klaszować. Tak, żeby strajkować. To jest trochę... Trochę pogmatwane, ale spoko. Dobrze, więc mam na tym dwa na kości 2. Dodaję jeden z odwracania tak. Losu. I dodaję 3 z edge'a, czyli... Masz plus 4 do kostki. Tak, czyli 6. A wyrzuciłam 7 i 3. Czyli masz weak hit. Tak, mam weak hit, spoko. Ewentualnie mogę... Nie, nie mogę momentum użyć na 7, bo mam 7 momentum. Dostajesz i tak momentum. Aha, czyli tak, i tak dodaję momentum. Znaczy to jest weak hit, i tak dodajesz tak. Momentum. Aha. Zadajesz mu... I tak zadajesz dwie rany. Tak. Właśnie skąd ilość ran? Jeśli masz broń, która jest zabójcza, a wszyscy domyślnie taką mamy, okay, to dajesz dwie rany. I tracisz inicjatywę. No. Czyli jakby, okej, okay, ale nie sama nie dostajesz harma, bo był to strike. Dlatego warto zrobić strike, a nie clash i zrobić to ten the tide, nie? Bo, tak. Czyli trafę, zaznaczyłaś mu 2, czyli jest na 9, tak? No i zaznaczyłeś za mnie. Tak. Czyli nikt nie ma. Czyli ty masz inicjatywę, czy nie masz inicjatywy? Nie, ale mogę też zrobić turn the tide. Tak. Zastanawiam się, zdaliśmy 9. Myślicie, to już że zaatakować go jeszcze raz, czy end the fight? No jeszcze... bo wtedy mogę zrobić turn the tide, a potem mogę zrobić. Tylko teraz, nawet już, czy tak, natomiast nawet ten ruch, co ostatni będzie zmarnowany na zasadzie, zadasz mu dwie rany, masz tylko jedną kratkę, więc nawet już na tym etapie efektywności. Tak, ale on nie może zrobić. Mogę zrobić na przykład Secure Advantage, żeby na przykład zwrócić jego uwagę, tak?
i wejść w niego. Bo nie tracisz nic. Mogę wejść w niego moim, moim ramieniem i w tym momencie mogę zostać dwa momentu i dalej mieć inicjatywę. Nawet jak się nie uda. I potem mogę. Co więcej, fight. Tutaj tak, po, tak robię. Mhm, okej. Okay. Tak robię. Czyli robisz ten detail, tak? Tak, więc ja do niego tak. A, nieważne, więc zrzucam tą tarczę i biegnę na niego, uderzam go z bara i dopiero wtedy chcę endować jego fight. Dobra. Więc. Niedźwiedź na to tak. Niedźwiedź na to po prostu. What the fuck? No, pierwsze, to jest tak, że pierwsze, jestem człowiek. Pierwsze, co przedziera się do siebie po tej kilkunastu przynosi, to jest bojowy Radomira. To mój. Dobra, więc rzucam plus iron. Tak. Źle. Ale i tak jest okej. 6 przeciwko jedynce i dziesiątce. Więc tak. 6 plus... No to jest weak hit. 4. Aha, masz plus 4 aż. Tak, czyli 10. Ale nie, to i tak jest tak weak hit, bo dziesiątki nie da się przez... Nie... Czemu 4? Ma 3 za iron i 1 za ten detail. A, ma sens. Nie. Mógłbym mieć 2 momenty, dostaję 1 moment. No nie ma znaczenia. Jest to weak hit. Tak, i jest to okej. Mhm. Zadajesz harm. I tracisz inicjatywę. Nie, dostaniesz nie, nie. Farmą. To a, bo ty, a, bo ty robiłeś coś na rzecz. Tak, aha. Ponieważ chciałem odwrócić jego uwagę i w ogóle. I teraz... I teraz... Ale teraz nie masz nic. Aha, bo jest chwilę advantage... Nie ma nic do inicjatywy. Aha, ono nie ma nic do inicjatywy. No tak. I teraz... Muszę zrobić trzy razy secure advantage nieskończoność? Nie, zasada jest taka, że zawsze w walce tylko strong hit daje ci inicjatywę lub pozwala ci ją zachować. Więc teoretycznie nie masz jej teraz. Aha. O. Tak. Tak, no tak samo ja wcześniej straciłam inicjatywę, robiąc podobną akcję. Że jakby zasada z inicjatywą jest taka, że krąg hit daje ci inicjatywę, każdy ruch decyduje o inicjatywie, jakiej robisz, zawsze. Każdy ruch w walce, aha, tak. Nie tylko ataki, tak. Tylko każdy ruch w walce. Aha, tak. To możesz na przykład zmienić swoją decyzję strategiczną wcześniej, opartą na tym. Znaczy nie, no i tak bo wtedy nie mam... Secure Advantage, co ono moim zdaniem oznacza? To oznacza, że zwracasz jego uwagę na siebie, a w tym momencie na przykład... Więcej, tak. I tutaj więcej momentum, jest super. Tak. Myślę, że to jest tak, że ty nie widzisz, jest ranny i ty widzisz, że wiesz, przygotowałeś się na to tempo jego szturmu, ale on biegnie już wolniej. On zaczyna do ciebie, wiesz, tak, podbiega, tak. Ale to już nie jest, jesteś w stanie przed nim uciekać i wyprowadzać go w pole. Mhm. Na przyszłość wydaje mi się, że pies jest pogrzebany w tym miejscu, że Secure Advantage to jest adventure move i on jest chyba niewykonalny. Nie, może to jest zrobić. Nie, zobacz. Other moves to make in combat. Już to rozważyliśmy, bo ja zrobiłam wcześniej to samo. To przecież... When acting to outwit or outmaneuver your foe, czyli dokładnie to. Albo żeby set up another move. A powiedz mi, a z jakiego powodu, dlaczego end the fight nie można zrobić, nie mając inicjatywy? When you make a move to take decision action and score a strong hit, you may resolve the outcome of this fight. If you do, roll the challenge, czy to tak, kiedy zrobisz ruch, który jest decisive action and strong and score strong hit, czyli że ruch, na który jest decisive action, daje ci strong hit, otwiera ci opcję zrobienia później end the fight. Czyli ja też, czyli jak ja zrobiłem... Dlatego, nie, u ciebie to tak właściwie de facto dokładnie tak u mnie to wynikło ze strajku, myślałem, że ja to robię jako osobny ruch, a to jest ruch bonusowy, doklejany do ruchu. Czyli musisz zrobić ofensywny ruch, a żeby zrobić ofensywny ruch w walce, musimy mieć inicjatywę. Dobra, więc ja myślę, że to jest tak, że ty nie masz tej inicjatywy, niedźwiedź cię goni, ale ty spokojnie póki co przed nim dajesz radę uciec. No ja jeszcze odwróciłem uwagę, tak żeby wystawić na ciebie. Ja myślę, że Fiction Face jest takie, że niedźwiedź jest ranny i ty masz teraz inicjatywę dzięki jemu. Cały jego Secure Advantage tak naprawdę jedyny advantage jest taki, że odwrócił uwagę od ciebie. Ja myślę, że danie ci inicjatywy jest po prostu tutaj... Fajnie. Jak Fiction Face to Fiction Face, żeby byłoby bez sensu, gdybyś jej teraz nie miała. Tak. Niedźwiedź jest bardzo sobie w ogarnieniu agro, daje się w takim razie chcę... Zaczynamy. Strzelić mnie. Czyli chcesz, najpierw musisz zrobić tak, decisive action, a potem jak ci się uda, to możesz skończyć walkę, chyba że skończysz ją samym tym ruchem. Czyli strike, tak? Tak. Jeden przeciw, znowu przeciwko, 1d8. No nie, no jest to weak hit, nawet bez dodawania. Tak, weak hit. Weak hit on strike to jest inflict harm and lose initiative. Myślę, że to wystarczy. To był strike? Tak. No, miał się przypadek. Czy to się koniec, czyli on już jest super ranny generalnie. Tak. Ja myślę, że jakby robienie już teraz end the fight jest bez sensu jako ruchu, bo to jest ruch, który ma na sobie skończyć walkę wcześniej, w tym momencie ona się kończy. Może po prostu trochę mniej efektownie i słabszym fatality, ale to jest tak, że wiesz, trafiasz go... Jak to wygląda? Jak wygląda Więc jest odwrócony ode mnie, więc napinam łuk
celuję, strzelam. Będę tak po słowiańsku tymi palcami. Przepraszam. To jeszcze opowiadam tutaj, tak. Jakoś się dziwnie wygiąć. Tak, ta ilustracja była bardzo dziwna. I myślę, że strzałą trafiam go tak sądzę. I to jest tak, że on, wiesz, strza się wbija, on robi jeszcze kilka kroków w stronę Radomira, ale to już są takie chwiejne kroki, jeden za drugim. W końcu przednie łapy rozsuwają się, pada na pysk, potem pada zadem. Haha! To prawie go pokonałem! On był mój! A ty też jakby... Wstaję. Co dochodzić do siebie, kręci ci się w głowie. Odcinam mu głowę. Ja idę. Myślę, że taka strzała, która się wbija w niedźwiedzia, chyba nie jest już do użytku. Myślę, że... Znaczy, zawsze ją potem może ktoś naprawić. To biorę. Teraz mam pytanie, które jest bardzo proste normalnie, ale bardzo trudne w systemie Powered by the Apocalypse. Trzeba go oskurować. Czy możemy zjeść tego niedźwiedzia, żeby odzyskać supply? Tak. Co robimy? Jakby... Nie, to nie jest trudne, bo jeśli jakby przyjmiesz jakieś takie sensowne fiction first, że masz coś... Czy nie musimy wykonywać ruchu resupply jako testu tego, czy uda się to oskurować? A czy mogę, no właśnie, czy możemy wyjąć noże i zedrzeć z niego futro i mieć kuderkę? Myślę, że nie, jeżeli nie macie takiej umiejętności. Znaczy, myślę, że to już jest normalny test. To jest test Secure and Advantage, podejrzewam. Czyli... Albo że może być to w fikcji. Nie będziemy oznaczeni na mechanikę, w sensie możesz mieć kołderkę, ale tak. Nie masz prawa się na nią powoływać przy bonusach do testu. Okay, to nie, bardziej chodzi o to, że. Zwiększyłem supply na plus 2. Jeśli myślę o tych supply. Czy możemy, jakby tak? Czy supply? Okay. Bo, no właśnie, czy możemy to zrobić po prostu jakby bez ruchu resupply? Tak. Tym bardziej, że to było w efekcie ruchu resupply, więc już jakby. To już była buchalteria. Wykrojenie mięsa. Okay. Znaczy, żeby zdjąć skórę, tak, żeby się na coś przydała, trzeba to umieć zrobić. Jakby nie ma tu umiejętności, więc założenie jest takie, że teoretycznie każdy z was może umieć to zrobić, więc może spróbować, ale to będzie jakby klasyczne Secure Advantage, czyli aktywny ruch do wszystkich innych rzeczy. Patrzenie ryb zrobić, jest tak. Trochę jak skórowanie niedźwiedzia. Więc można to po prostu spróbować zrobić tym ruchem. Myślę, że wiecie, odpoczęliście po walce, siedliście przy ognisku. Chciałbym się uleczyć. To teraz rozbijamy obóz, teraz make camp. Tak. Myślę, że teraz rozbicie obozu, tak. Tak. Ja rozbicie obozu leczy, bo chyba coś innego leczy. Ja bym najpierw chciał się uleczyć, używając ruchu leczenia. Okej, okay. Czyli co, chcecie rozbić obóz? Tak. Ja bym chciał chyba, że wcześniej leczyć, bo obozowanie też leczy, więc pytanie, czy obozujemy, czy... Się czy się leczymy, czy obozujemy? Bo obie rzeczy leczą. No nie, wiesz co, w sumie możemy... Obozowanie może wyleczyć może wyleczyć na silnym uderzeniu, silnym trafieniu, wyleczyć 2 zdrowia. Jeden za darmo i jeden za wzięcie minus 1 supply. Aha, tylko nie wszystkim, tylko pojedynczym osobom. Po prostu roll jeszcze się więcej rzuca, tak? Myślę, że zróbmy to i to chyba. Na camp się więcej rzuca. To co, najpierw obóz i potem leczenie? Ja bym wziął obóz, no. Okay. Obóz robimy i tak. Tak, bo to rzuca. Na co się obozuje? Na supply. Mamy wszyscy taki sam. Kto ma ochotę? Mam plus 5. Kto miał najmniej pecha na tej sesji, bo na razie te jedynki są... Ja miałem. Jedynki na szóstkach i dziesiątki na dziesiątkach są... Czemu nie? Rzucę. Dobrze. Są w modzie. Tak, są śmiesznie. Trójka przeciwko szóstce i czwórce, bardzo dobrze. 3 plus 5 to 8, a więc... 8 udało nam się. Trójki. Tak, bardzo. Czyli możecie wybrać dwie rzeczy z listy. No to ja potrzebuję. A, ja też spiritu potrzebował. Zjadamy się niedźwiedziną. Recuperate mówi. A nie, czekajcie. Take plus one health for you and any companions. Ale companions chodzi o. Tak. Ale nie w tym rzecz. Wy nie jesteście kompanią. Companions to są twoje zielone karty. Więc to ty odzyskujesz jedno zdrowie. Snake Jazz. Okej, no to odzyskuję. Czyli każdy z nas wybiera po jednym, okej. Okay. A nie po dwa? Znaczy po dwa, tak, po dwa. Właśnie. To ja wezmę sobie plus jeden health. Ja biorę momentum, nie potrzebuję się z niczego leczyć, więc już mam 9 momentum. Oraz... Aha, czy możemy brać... Przed ja mogę brać recuperate i leczyć postać Bartka, a Bartek może być recuperate nie, i leczyć tak samo. Nie, kompanioni, czyli twoje... Okej. Okay.
To mam jeszcze zepsutą tarczę. Więc ja wzięłam momentum i przygotowuję się do następnego dnia. Okej. Okay. Ja chcę mieć plus jeden do... Wygramy dwa, tak? Dokładnie tak. To ja leczę sobie ducha z 3 na 4 i leczę sobie zdrowie z 2 na 3. Musicie przypomnieć też na głośno, ile macie do naszych słuchaczy bez wideo. 3 na 4? Dlaczego? Ducha miałem 3 po spotkaniu z czarodziejem i zdrowie miałem teraz po niedźwiedziu. Właśnie, bo jak niedźwiedź mi odjął spirit, to ile mi odjął? Bo ja odjąłem 1. No i 1 chyba ci odjął. Okej, to dobrze. Tak. To była jakaś konsekwencja za, tak. Nie za niedźwiedzia, tylko za jakby tam łykanie. Z jakiegoś dziwnego sposobu, być może dlatego, że strzelałam do niedźwiedzia, zamiast do niego podchodzić. Nie jesteś radna w ogóle. 5 zdrowia, 5 ducha oraz 5 zasobów. Z niedźwiedzia. Jesteś co? 3-3-5. Jednak strzelanie z łuku to jest dobre. Scena, kiedy powoli, stopniowo na początku odkopujecie kawałek, odkrywacie kawałek mięsa z tego niedźwiedzia. Na początku jesteście zmęczeni, spoceni, ale potem rozpalacie ogień, układacie skóry, zaczynacie oglądać swoje rany. Okazuje się, że w sumie są powierzchowne. Radomir. Czy planujesz zdjąć skórę z tego niedźwiedzia i nosić ją jako płaszcz? Tak! W końcu pokonałem tego... Prawie! Własnoręcznie! Prawie! To czy... Niedobrze jest kłamać o Mogę swojej... zaoferować tobie tą skórę. Chcesz ją? Czy z lata ty chcesz... Mogę chcieć kawałek. Dobrze, to nie chcę tej skóry. Jakoś nie pomyślałem o tobie jako osobie, która będzie chciała ubierać się w skóry niedźwiedzia. Zabiję swojego własnego niedźwiedzia. Bez was. Ależ nie, bierz skórę. Mi wystarczą jego kły. Nie chcę. Głowa niedźwiedzia na szczycie płaszcza bez kłów, to nie będzie to samo, więc... Dokładnie. Na szyjnik z kłów niedźwiedzia? To może pazury. Ja nic nie biorę. Kupię tego niedźwiedzia. Ruszmy w drogę. Znaczy... Jak? Nie bierzemy skóry. Się leczymy. No, skóra może się przydać, ale głowa faktycznie. Przed nami długa droga i nie powinniśmy się zbytnio obciążać. Skóra może się przydać. Nie obciąży nas aż tak bardzo. Jak rozmawiacie, siedzicie przy ogniu, przekonarzacie się na temat tego, co zrobicie ze skórą niedźwiedzia. Czujecie dziwny zapach. Taki, jak zazwyczaj unosi się w powietrzu po burzy. Po uderzeniu błyskawicy. Czujecie, jak podnoszą wam się włosy na karku. I dopiero po tym przychodzi niepokój. Ty znasz to uczucie. Tak zwykle dzieje się, kiedy w pobliżu pojawiają się elfy. Elfy. Odwracacie się wszyscy jak na komendę odruchowo i widzicie, że w miejscu, mniej więcej na tej polanie, gdzie walczyliście z niedźwiedziem, stoi postać niewysoka w drewnianej masce, która ma tu tylko wycięcia na oczy. Jest pomalowana czerwoną farbą. Taki dziwny wzór. W ręku włócznia, ubranie ze skór, podszywanych w sposób, którego jakimś dziwnym rzemiosłem, którego nie umiecie na razie pojąć. Widzicie? Ludzie. Łatwo was poznać. Zabijacie wszystko, co spotkacie. Sięgamy po to pudry. Nie. Odejdź stąd, elfie. Poczekaj. Jak masz na imię? Nie umiałbyś powtórzyć mojego imienia. Zresztą nie ma dla ciebie żadnego znaczenia. Skąd znasz naszą mowę? Musimy znać waszą mowę, by móc z wami rozmawiać. Wy nie możecie nauczyć się naszej, więc to jedyny sposób. Czego od nas chcesz, elfie? Widzący powiedział mi, czego szukacie.
Chcecie zabić króla gigantów, który obywał się królem ludzi i królem elfów, królem całych tych wzgórz. Chcemy, byście zrobili to, co umiecie robić, ludzie. Zabili go. Ha! W końcu gadasz z sensem! Czy widzący powiedział też coś, co mogłoby nam pomóc w tym przedsięwzięciu? Ja mogę wam pomóc w tym przedsięwzięciu. My możemy wam pomóc. Z chęcią przyjmiemy każdą pomoc. W jaki sposób możecie nam pomóc? Giganty nie mogą wiedzieć, że bierzemy w tym udział. Czy rozumiecie to, ludzie? Mamy doświadczenie w wojnach wewnątrz naszej rasy. Rozumiem, że elfy i giganty, nie jest wam to obce. Ten osobnik, on wykracza daleko poza swoją rolę. Jest jak ty, tylko wśród gigantów. Ale ciebie się nie boimy. A on jest blisko. Jeśli inne giganty zobaczą w nim króla, będziemy musieli się mu kłaniać. Przez wieki było odwrotnie i chcemy, by było odwrotnie. To my jesteśmy najstarsi wśród starszych. Zabijecie króla gigantów. A, to na pewno. Jeśli wasze królestwo nie będzie wchodzić w konflikt z moim królestwem, myślę, że będziemy w stanie żyć w pokoju, nawet jako sojusznicy. Giganty natomiast okazały się wrogiem ludzi. Tak. On sięga gdzieś za pazuchę i wyciąga coś owinięte, jakby zawiniątko z dużego liścia, przewiązane czymś. Czym tak upuszcza to, schyla się, kiedy kładzie to na ziemię. Do nich w miarę pewnie, w ich stronę. On jest sam, albo nie wiesz, tak ci się... Może jest sam, może nie, ale widzisz tylko jednego. Podchodzę do niego, nie tak, żeby go zastraszyć, ale z taką świadomą pewnością, jakby, że też nie boję się go tutaj. On się cofa kilka kroków i pokazuje ci ręką na to. Podnoszę to, już patrząc na niego, rozwijając ten liść w ręku, patrząc raz na niego, raz na moich towarzyszy. W środku jest drewniane pudełeczko. Takie z biegiem. Przyglądam się, posyłam mu jeszcze jedno spojrzenie i otwieram je. Taki gorzki, ziołowy zapach. I w środku coś, co wygląda na smalec niedźwiedzi albo psi. Nasmarujecie tym ostrza. Oto nasza pomoc. Czy zechcesz nam wyjaśnić? Nie. Żegnajcie, ludzie. Trzymajcie swoje królestwa z dala od naszych lasów. My nie mamy królów. Po czym jakby odwraca się plecami i rusza do lasu. Dziękujemy ci! Ja to bym mu nie ufał. Myślę, że jak nałożymy to na ostrza, to umrzemy. Myślę, że elfy niebawem będą się musiały odnaleźć w nowym porządku w żelaznych ziemiach. Lecz w miarę możliwości wolę mieć w nim sojuszników niż wrogów. Czy chcecie jeszcze... chcecie jeszcze to leczenie robić, coś? Tak. Może zaraz, ale tak ten... Myślę, że wracamy do ogniska w takim razie, do obozu. Ja przyglądam się temu, podaję też Mintwyszom to pudełko, jeśli mają ochotę zobaczyć, zwłaszcza tutaj... Ty jesteś kimś duchowym, prawda? Bardziej... Nie do końca tak naprawdę, wiesz? Bardziej naznaczonym do robienia tych rzeczy, natomiast duchowo. Czy jest coś więcej, co można powiedzieć o tym? Myślę, że powinniśmy sięgnąć po radę i... Zwróćcie jeszcze uwagę, że elfy
parają się rzemiosłem. Wykonują przedmioty z drewna. Co to jest zaawansowaną cywilizacją? No ale to, co jest w środku, nie jest z drewna. Nie. Może jest z kory, albo z mchu. Ale nie są wcale tacy aż inni od nas. A wygląda jakby było z tłuszczu. Myślę, że... tak... gwiżdżę może? W taki trochę dziwny sposób? Mhm. I chciałabym... przyzwać kruki. To jest... przez moment nic się nie dzieje, rozmawiacie dalej. Ona po prostu zagwizdała, trudno powiedzieć, czy zanuciła melodię, czy... co właściwie miała na myśli. Po... kilku uderzeniach serca... trzepot skrzydeł. Taki, wiecie, intensywny. Wszędzie dookoła, na gałęziach otaczających was drzew, na tych skałach, po których siedzicie, zaczynają lądować kruki. Są cicho, jest noc. Tylko jeden robi. Aha! I też milknie. Właśnie to, że są tak cicho, jest tak niepokojące w ich obecności. Patrzą się wszystkie i jakby przekrzywiają głowę jednakowo, w jednym rytmie. W tym wszystkie momencie... obserwują z latę. Tak. Ja wstaję z pnia. Nie zwracam w ogóle uwagi na to, co on mówi. Klękam, kierując się w stronę jednego z tych kruków, tego, który zakrakał. I... zadaję pytanie. Więc... o, mądry kruku! Czy... elfy przyniosły nam w podarku... pomoc, czy naszą własną zgubę? Jak to działa mechanicznie? Działa to mechanicznie tak, że rzucam na tą mądrość. Nie wiem, czy tak przetłumaczymy wic. I teraz, jeżeli uda mi się, jeżeli to będzie strong hit, jeżeli to będzie ten mocniejszy sukces, to interpretuję to, co one zrobią, jako taki dobry omen. I mogę sobie wyobrazić odpowiedź lub możemy zapytać wyroczni. Dostaję dwa momentum. Jeśli to będzie słaby sukces, kruki ignorują pytanie i dają odpowiedź na zupełnie niezwiązany z tym problem lub możliwość w danym środowisku tutaj, w obszarze. No i też trzeba sobie wyobrazić, co to jest, lub spytać widocznie i wziąć jedno momentum. Nie ma żadnej konsekwencji, przynajmniej tutaj nie jest zapisana, nie ma żadnej konsekwencji porażki, więc rzucę sobie. I to jest 3 plus moje 2 widzów, to jest 5 i mam 2 i 10, więc to jest słabszy sukces. A więc zignorowałem moje pytanie. To jest zbyteczne pytanie i w tym momencie one odzywają się ludzkim głosem, wszystkie równocześnie. O podarkach elfów nic nie wiemy. Nie będziemy próbować. Chcecie zabić tego, który zwie się królem. Jest potężny. Zna mowę kamieni. Język drzew. Rozmawia z rzekami. A ci, którzy kiedyś z nim walczyli, teraz są u jego boku. Jeśli bogowie zechcą, i wy będziecie u jego boku. Po czym nagle zaczynają krakać jak normalne kruki i zrywają się do lotu. I odlatują. U.
Myślę, że to jest taka sytuacja, w której obydwaj powinniście zrobić face danger w postaci utraty spirit, będąc świadkami czegoś takiego, bo to takich rzeczy nie widzi się na co dzień. I to jest nieprzyjemne, i to było dziwne, i to było okropne. Dzięki. Przepraszam. To już to będzie tylko raz, potem nawykniecie, ale... To ja... uprzedzić jakoś. Chciałbym to zrobić... Najbardziej oczywisty jest hard, ale ktoś może mnie przekonać do czegoś innego. Ej, w ogóle te kruki będą mówić ludzką mową, także weźcie się z tym. Skąd miałam wiedzieć? Nie wiem, jesteś wieszczem. Dwa przeciwko 6 i 3, czyli jak... Masakra. Sukces na co? Na serce? Czy na co? Na serce. Chyba, że masz lepszy pomysł, ale... 3 przeciwko 7 i 1, to jest 6, to jest... 6, to jest słabe trafienie. Słabe trafienie. Już mam słabe trafienie. Tak, masz słabe trafienie. Upsi. Myślę, że przy słabym trafieniu nie tracicie, nie dostajecie stresu, ale tracicie jedno momentum. To jest, jest tam taka cena wymieniona, ja myślę, że to jest okej. Okay. To jest takie kolejna taking a back rzecz na tej wyprawie i to jest... Znaczy, to my wybieramy, ale tak. Aha, tak, wy wybieracie? A faktycznie. Tak, bo to jest choose one. Ja bym chciał... Tak, bo w tej sytuacji... Ochronić się przed utratą stresu, po prostu stratę stresu. Okej. Okay. Nie, momentum jest spoko. Ja też chyba wezmę na klatę... ducha, mimo wszystko. Okay. Klimatycznie. A w sumie to jest takie... To co powiedziały, dość mocno godzi w twoje cele. Wszystko godzi w moje cele. Co to było? Byłem gotów na to, kiedy wyruszyłem na tę wyprawę. Lecz omeny nam nie sprzyjają. Co o tym sądzisz, kapłanko? To ty przepowiedziałaś przybycie gigantów. Nie myliłaś się wtedy. Co powiesz teraz? Bogowie skierowali nas w stronę gigantów. Może wcale nie po to, żeby ich zabić. Mów jaśniej. Co nas czeka? Kluki powiedziały. Wyprawie? Jeśli taka będzie ich wola, będziemy musieli do nich dołączyć. Czy możemy jakoś przebłagać bogów? Zmienić ich zdanie? Przekonać? Myślę, że żeby przebłagać ich, żeby nam sprzyjali, powinniśmy złożyć ofiarę. Mamy skórę niedźwiedzia. Powinniśmy podarować ją bogom. Tak zróbmy, bo jeśli bogowie nie będą nas sprzyjać, będę musiał działać przeciwko nim. Nie cofnę się przed niczym, żeby zjednoczyć ludzi żelaznych ziem. Bluźnisz. Tylko działając zgodnie z wolą bogów, możesz zyskać chwałę. Bogowie cenią odważnych. Zamierzam być najodważniejszym człowiekiem w żelaznych ziemiach, jeśli to jest potrzebne, żeby je zjednoczyć. Myślę, że spotkanie z elfami daje wam progres o kolejne dwa w queście. Okej. Okay. Dobrze, super. Poza tym mamy teraz jakiś item. Nie wiemy jeszcze do końca, co robi, ale... Tak, może uleczy giganta. Jak elfy. Sprawi, że będzie odporny na ciosy. Tak. Chcecie jeszcze coś robić podczas tego obozowania? Elfy przybiegną do nami. Musimy złożyć skórę niedźwiedzia bogom i robimy to, wrzucając ją do rzeki. Ja raczej chyba jakiś może ogień czy co. A nie może wiem. Ogień. Chociaż nie w sumie, jak się... Nie no, twoich bogom się rzucają do rzeki. Czy gdzie Aha, zależy gdzie mieszkają bogowie. Może ci co mieszkają w rzece, to te właśnie się topi dla nich dary. Ci co mieszkają w niebie, to się pali, żeby dym poszedł do nieba. To jest możliwe. Ci co mieszkają w ziemi, trzeba go zakopać. A ci co w lesie, to trzeba zostawić w lesie i zapomnieć. Pójść sobie i jakby nie wracać do tego. Tak. Myślę, że... Ma to sens. To których bogów chcemy przebłagiwać w takim razie, skoro niedźwiedź? Kurczę, to chyba jest coś, co musimy sami wymyśleć, więc... Tak. Którzy bogowie odpowiadają za tego? Którzy bogowie odpowiadają? Których chcemy mieć po swojej stronie w walce z gigantem? Myślę, że tych od powietrza, bo ci od powietrza są blisko tych od
piorunów, a ci od piorunów mogą walić piorunami w góry, nie w gigantów. Więc myślę, że potrzebujemy spalić tą... Pioruny króla burz. Tak. Tak, to jest znak, który będzie nam przewodził. Czyli co proponujesz, kapłanko? Należy tą skórę spalić, żeby zapewnić sobie przychylność bogów. Zróbmy to zatem. Budujemy prowizoryczny ołtarz. Myślę, że to jest Secure Advantage. W sensie, że jeżeli wam się uda, to w fikcji to może być jakieś później skutki. Interesujące. W sumie. Czyli możemy mechaniku wymusić istnienie bogów. Gdyby świat był taki prosty. Zobaczymy. No dobrze. To tak myślę, kurczę, na co to będzie? Na pewno nie na Deception. Na pewno nie na Aggressive Action. Więc albo to będzie jako... Albo serce. Tak, myślę, że to może być serce lub obserwacja. Obserwacja, myślenie. To jest w sumie zamienne tak dla mnie. Ja mam w sumie tak samo, więc... To jest bardziej na serce, bo to jest gest, ofiara więc... bogom. To się liczy intencja bardziej niż tam... A więc, o bogowie, ofiarujemy wam tą... Bogowie Aaron są tak samo jak ten Bóg Starego Testamentu, że patrzy na ten. Na co? Na serce przy składaniu ofiary. Nie pragniesz ofiary, ja lecz serca. Ja mam całkiem dobre serce. No, kości powiedzą. Zobaczymy. Zawsze mam jeszcze momentum całkiem sporo. Dobrze, więc z kości mam 4 plus 2 z serca to jest 6. Wyrzuciłam 5, ale wyrzuciłam też 7. Czyli które mogę zamienić na 0, używając mojego momentu. Zdobywasz od teraz? Tylko czy aż tak bardzo się opłaca, skoro masz 10, możesz dowolny test spalić na strong hit? To prawda, ale w sumie... hit advantage is short lived, czyli nieszczególnie jest ten... nieszczególnie to, że spaliliśmy skórę, dużo nam daje. Znaczy wiesz co, bo jak to zrobisz, tak? To i tak... Tak? Aha, a rzeczywiście jest. Wiesz, w zamian za to możesz wykonać jakiś... Tak. Ale nie, możesz zrobić kolejny move. Ej, tak. Spoko. Na... Ale na co wcale? To jest plus 1. Znaczy ja myślę, że to może być now, w sensie jako skutek tego, że on nie musi być w tym momencie. Ale że w jakimś momencie będzie można zrobić ruch odwołania się do woli bogów i on będzie miał plus 1, to będzie miało fabularnie sens. Robimy to? Za 10 momentum ja bym zostawił to na walkę. Też bym zostawił na coś takiego, wiesz... No dobrze, w każdym razie mamy chwilową łaskę bogów w takim razie. Czyli dostajecie plus 1 momentum. Wszyscy czy nie? Nie, tylko ten, kto wykonywał. Tak. Już nie mam gdzie sobie. I spokojny. Bogowie po tym wszystkim zsyłają na was spokojny sen, byście rano mogli wyruszyć. To było potrzebne. Cóż. No. Nie wiem, czy to było potrzebne, ale to zrobiliśmy. Zróbmy, idźmy dalej. Ruszacie, wstajecie o świcie, wyspani, rzeźcy, gdzieś z tyłu za wami zostaje to wszystko, co przytrafiło się poprzedniego dnia. Myjemy się w lodowatej wodzie strumieni. I ruszacie dalej. To co? Undertaker Journey, oczywiście. Tak. O, ja miałam plus 1. Bo się do tego przygotowałam. Czy nie chcecie finiszerować tej podróży? Ile jej tam macie teraz? Bo kiedy robiliśmy obóz, rozbijaliśmy obóz, ja wybrałam przygotowanie, bo nie musiałam się z niczego leczyć. No dobrze, to co? Podróż do Ciemnopola, 9 na 10, więc... Możemy kończyć tą podróż, myślę. A to jest... I to się wykonuje, chwila. I progress move go się wykonuje oddzielnie, czy też się robi undertake a journey i wtedy jako bonus nie, robi? Nie, myślę, bo to nie ma, when your journey comes to an end, all the channel dies, nie ma, że jako efekt undertake a journey, więc myślę, że... Bo to w sumie nie ma... Plus jeden mam tylko do undertake a journey, nie szczególnie to użyję. To możesz zrobić undertake a journey i przy okazji potem reach out the destination. Nie, ja myślę, że spokojnie jakby, trzymajmy się tego fiction fest, jakby to jest dalej podróż, przygotowałaś się i spokojnie masz ten plus 1. W tym sensie. Tak, że bez przesady, w sensie, że to jest takie... Może trzeba robić dokładnie takie czy dodajesz... Musisz rzucać, tak? Czyli właściwie nie musisz rzucać, tak. Znaczy nie, musisz rzucać, bo możesz mieć, bo przy dziesiątce to jest równo. Czyli teoretycznie można nawet mieć ciągle miss, jeżeli wyrzucisz 2 dziesiątki. Więc na przykład możemy się zgubić. Tak. Więc to jest... No ale tak się nie dzieje, chociaż prawie. A, rzeczywiście. Dajesz. Tak. Co?
Nie rozumiem. To jest... Nie rzucasz już szóstką, bo twoją szóstką jest wynik 9. A, bo racja. Tak. Okej. Okay. Aha, czyli to nic nie dodaje, jest czyli moje po prostu... 9 plus 1 z tego, tak, że się przygotowałam. Czyli 10, 10, czyli tylko wyrzucenie dziesiątki było problemem, czyli jest strong hit. Nice. On a strong hit, the situation of your destination favors you. Choose one. I teraz tak, możesz zrobić teraz kolejny ruch i dodać do niego plus 1. Albo wybrać jedno momentum. Ale to jest jakby, to będzie w scenie sensowne, które z tych rzeczy wybierzecie, więc może opiszę to. Tak. Więc wędrujecie w górę dość stromego wzgórza. Strumień został poniżej. Wspinacie się. Las jest coraz rzadszy, więc coraz częściej widzicie te fragmenty skał i kamieni wystające z pomiędzy drzew. W końcu docieracie na szczyt wzgórza. I widok rozpościera się na dość głęboką dolinę, też porośniętą lasem, ale pierwsze co zauważacie to dym nad jedną z polan i samą polanę, dość dużą i dość dobrze widoczną z tej wysokości, na którą jest dość dobry widok, więc macie, jest jeszcze wcześnie, przed południem, pogoda jest dobra, sami obserwując i widząc, że ta osada jest tuż szybko, schowaliście się za skałą, także nawet jeżeli ktoś z ciemnopola by was obserwował, szczególnie ktoś wysoki, to raczej by was, to raczej nie miał szans was zauważyć, chyba że ma jakichś szpiegów, których nie zauważyliście i możecie teraz zdecydować w jaki sposób. Teraz czeka was po prostu zejście w dół łagodniejszego zbocza, zejście w tą dolinę, trochę drogi przez las, a później ciemnopolska polana. I na niej gród. Znaczy to nie jest gród, to była osada. To była osada, myślę, że ma palisadę, ale taką dużo skromniejszą niż wasza, bo to żeby się chronić przed drapieżnikami czy bardziej niż takim, napadami. Czy nie jest też takim grodem worownym na usypanym wzniesieniu, obworowanym i tak dalej? Jest okej. Okay. Może chcielibyście poszukać śladów i dowiedzieć się, gdzie jest król gigantów. Czy jest jakiś powód, dla którego nie chcemy wejść do osady? To chyba nasi sojusznicy. Też może. Możliwe, że już niebawem członkowie Królestwa Żelaznych Ziem. Idźmy zatem. Popytajmy się tam.